Siemaneczko, ja jestem PPT Games. Witam was na minus 15. Dzisiaj będziemy sobie rozsiewać w końcu nawozy na rzepaki, na łąki. Moczyła trochę tukami, nubica poszła na łąki, ale moim zdaniem jeszcze też troszeczkę za mało. Będziemy to doprawić. Będziemy wszystko nosiwać nawozem. Nawozy oczywiście kupiony na przelew, czyli 15 ton saletosanu, niebieski szóstki. Myślę, że na początek tej wiosny starczy, bo jeszcze chłopaki mają mi dowieść no w granicach 25-30 ton jeszcze nawozu. To jest troszeczkę dużo, ale to już do końca sezonu będzie mi wystarczyć. Po prostu tak to powiem. Więc będę przedłużania, lecimy. Przynajmniej dwa ładowaczki. No, dawno ładowaczki nie było, to można powiedzieć. Ogrywanej. Znaczy się kupiłem za niemałe pieniążki do finansowania. No więc teraz trzeba z niej trochę wykorzystać. No wiadomo, przy budynkach cały czas chodzi, tak? Czyli słoma, czy właśnie uwolni wypycha. No, wszystko to jest, ale na odcinkach niestety nie widzicie. Po 500 kilo maksy, wiadomo, no dzisiaj wkład jest tylko i wyłącznie 600 bodajże, czy 800, 600. Największe nie inwestuje, nie kupuje, nie cuduje, tak to powiem. Bo tych nawozów niby dużo daje, ale to jest nówka praktycznie 4-letnia, 5-letnia wtedy kupowana siewka. Więc na razie ja siewki nie wymieniam, bo to nie ma na razie dla mnie. No proszę, większego sensu, dobra. Wsiadamy. Zamykamy sobie drzwi, nie odpalamy. Lecimy. Powoli sobie na właśnie pierwsze pole na rzepak. No tak, tak mamy. Jedno ogólnie 6 pole rozsiałem, można powiedzieć. W pewnym sensie. Nawozem. Teraz jedziemy na następne, bo to naprawdę trochę tego jest. Rozsiewania. No, powiem tak. Długo w tym roku wyjdzie mnie wszystko, ale mam nadzieję, że wszystko szczęśliwie się uda zepchnąć. Bez żadnych tutaj wypalenisk. Mam nadzieję, że mi się to nie powtórzy to samo co z przężytem, że będę musiał coś niwelować. Myślałem, że będę musiał niwelować żyto, nie przężyto. Jezu, przepraszam, rzepak. Na szczęście jakoś tam lekko przypaliło mi dać te rzepaki, ale pasty zniwelowały mi teraz. Więc nie ma tak źle. Może tam coś niecoś uleci tego rzepaku, czy byłbym zadowolony. Wiadomo, bo to jest jednak drogi biznes. Rzepak, mimo wszystko. Ale wiadomo, to nie jest ode mnie zależne. Teraz tak. Ja sobie ustawiam jakiś... Nie mieć na godzinę, bo taka dawka dość solidna musi iść. Tylko teraz tak. Na ile ja mam metrów ustawioną siewkę? Ja chcę na 15. Zdaje mi się, że to będzie najlepiej. Bardziej precyzyjnie mi się to sieje. Mam taką nadzieję. Zobaczymy, czy to będzie elegancko szło, czy nie. Na razie inaczej to nigdzie. Mam nadzieję, że tylko miałem wszystko ładnie idzie. Czekajcie, ja sobie tylko wyjdę. Się upewnię teraz, czy wszystko jest coś glancuś, bo wiecie, ja że sobie daję nawóz, nie znaczy, że ten nawóz no będzie dobrze rozsiany, bo to wiecie. On jest gęsto posiany, no widzicie, naprawdę jest, moim zdaniem po trochę przesadziłem z gęstością rzepaku w tym roku. Z obsadą, no ale wiecie, no może będzie lepiej, może będzie gorzej, tego nie wiadomo, tak? Czy na gęściej będzie lepiej, czy właśnie odwrotnie, że na pewno troszeczkę rzadziej dać, to tego nigdy się nie dowiem. Teraz pojedziemy sobie też na łąkę, zaraz rozsiejemy. Po prostu jakoś nie latać z tymi nawozami. Wiecie, w tu i nazad, jak to się mówi. Dawka jednakowa i na rzepak, i na łąki jest jednakowa, co mnie bardzo z jednej strony satysfakcjonuje, bo nie muszę wystawiać co chwilę tej siewki. Więc no, nie ma tutaj jakiejś większej tragedii.
elegancko sobie to siema. No, tutaj ten fajny dwutalerzowy siema szampanowy dla mnie jest na razie wystarczający. No, myślę, że w późniejszym czasie 600 kg właśnie pojemności tego siewacza, no myślę, że jakoś tonówka już pewnie wleci, ponieważ no chciałbym te dwa baksy jednakowoż kłaść. No ale to jeszcze jest, myślę, że dwa sezony na spokojnie tym już siewaczem sobie polecimy. No bo mówię, tutaj nie ma jakoś tutaj zbytnio dużo tych nawozów. Tutaj co? Jeszcze tylko dawki, tak? Lecą po 200-220 kg na hektar. Czy to właśnie Saletosanu, czy później Kizer, to już miał być znany, z tego nie było, ale myślę, jakaś włoska, a jeszcze tutaj to karmik troszeczkę lepiej to wszystko mi, żeby po prostu to lepiej wyglądało, ten koloryt tych roślin, żeby był no taki bardziej ładny, że tak to powiem, żeby to po prostu lepiej wszystko się prezentowało przy zbiorach, tak, bo o to chodzi mi. Bo to takie właśnie nakłady robimy, tak? No bo mówię, 30 tysięcy, 35 ton gdzieś nawozu będzie, no po 2000, 70 tysięcy za nawóz, tak? Który będzie prawdopodobnie w lutym już zakupywany, a czy w lutym, przepraszam, w kwietniu, przywieziony w całości, ciężar, w którym się zdecydowałem, że już mówię, nie będę się bawił w to, że będą mi przywozić po trochu, mówię, kochani, bo wiem do szefa, przewoźcie mi cały nawóz, od razu. Ale mówi tak, no, ale na wiadomo, na samochód mieści się 24 tony. No to mówię, zróbcie półtora samochodu i mi to będzie wystarczająco, bo ja mówię, chcę na cały sezon, bo tak, nawozy, na łąki, zaraz troszeczkę nawozów trzeba będzie dać, chociaż te 150 kg później na pod drugie trawy, znaczy na drugie trawy, do tego z jakieś dwa beczki, trzy beczki gnojowicy. Powie, na abstrakcję to już azotujesz. No niekoniecznie. Wiecie, no gnojowica jest wszystko pięknie, ślicznie. Jak ma się swoją gnojowicę, no bo jednak komen na już czasu. Ale ja chcę mieć ten wygar. Chcę mieć tutaj wszystko tak, żeby po prostu mi się udawało wszystko elegancko ogarniać, tak? Żebym po prostu tego plonu miał jak najwięcej. Wiadomo, nie każdy powiedzmy nakład się zwróci, tak? Bo tego nie oszukujmy się. Ale te łąki muszą być, bo jednak właśnie ja z łąk żyję w pewnym sensie, no bo jednak krowy no krowy jednak muszą coś jeść, tak? A wiadomo, jak kupować no siano kiszonek czy kukurydzy, przepraszam. Nie mam kukurydzy, nie wiem jak to powiedzieć dokładnie, by mówić. No nie mam zamiaru, tak? Więc ja muszę ten nakład swój ponieść, przynajmniej pod te dwie bądź uprawy, tak? No bo pod zboża dla mnie bardziej się liczą, tak to można powiedzieć, tylko i wyłącznie słoma, tak? Pod zboża. No słonia, wiadomo, tu już jest też pieniądz, który jest niespowiązany, można też powiedzieć, w pewnym sensie, z hodowlą, ale tak, rzepaki, no muszę troszeczkę dostać, ale rzepaki, soje, muszą dostać tego azotu, tego potasu, no muszą po prostu, żeby to ładnie dokarmić. Ten koloryt, mówię, tej uprawy, danej uprawy, czy to mówię rzepaku właśnie, czy to soi, czy to innej, czy to zbóż, musi to ładnie po prostu wyglądać. Czy to mi się po prostu będzie zwracać? Tego nie wiem. No wiadomo, w tamtym roku poniosłem koszta też na granicach 30 tysięcy, tam wtedy to były troszeczkę mniejsze ceny, czy przepraszam, mniejsze ilości tego nawozu. W tym roku jest około 70 tysięcy za sam nawóz, 70-75 tysięcy liczę za sam nawóz. No będzie to kosztowny miesiąc, kwiecień na pewno, bo jednak 70 tysięcy za sam, 60 tysięcy za paszę, też siwkę, no muszę też znać, muszę dać tak, że żeby mam nie zamykać. No dość sporą kwotę właśnie za nawozy. No myślę, że tak, zamknie się to wtedy w granicach 150, 130, 150 tysięcy. No to już jest kwota, która no fajnie by wyglądała na zakup pól. Nie ukrywam pod kukurydzę. Ale jednak stwierdziłem,
że nie będę tak szalał, nie będę kombinował, bo to nie ma sensu z sądowaniami, no bo to mi się też po prostu nie opłaci. Więc tak sobie powoli, znaczy inaczej, przepraszam, nie opłaci, chyba mi się zawsze opłaci tak zakup pól, no ale jak mogę dochamić na razie swoje bez konieczności sudowań, później ujmowania danej dawki, czy to właśnie majowicy, czy to właśnie obornika, czy nawozu, i czy opysku, wiadomo, bo opyski też trzeba będzie używać jakieś tam dać pod kurs, żeby jednak ten plon no, był konkretny, tak jak było to w tym roku. Nawet w miarę wyszło, no wiadomo, pierwszy rok kukurydzy był najbardziej opłacalnym dla mnie w gospodarstwie. No ale wiecie, no nie każdy rok jest równo około, tak? Więc no, trzeba sobie to powoli kalkulować. No wiadomo, ja chcę mieć ten obrót, bo ja jestem watowcem, nie kupię nawozu, to wtedy też jakoś tam to odliczają te koszty swoje. Więc ja jestem zadowolony z tym wszystkim. Czekajcie, czy ją czekać doładować? Nie, pojedziemy sobie teraz tą łączkę mało. Na spokojnie, bez żadnych zerów, nie chcę mi się jakoś tutaj przyspieszać, zwalniać to wszystko. Więc jakoś czasem powoli trzeba ogarnąć. Cyk. Dobra, musiałem chwilę spauzować. Dobra, lecimy dalej, bo to naprawdę troszeczkę jeszcze jest. My trochę nawozu trzeba rozsiewać, mówię. No, wiecie, trzeba dokładnąć to wszystko, te roślinki. Bo tej właśnie teraz będzie jako, będzie potrzebne, podejrzewam, samej kukurydzy około 700 tysięcy litrów. 700 tysięcy ton. 700 ton, o, musiałem powiedzieć. Więc wiecie, na razie kukurydzy nie ma. Dopiero jest marzec, to wiadomo. A żeby to ogarnąć, żeby nie kupiwać, no to trzeba teraz te łąki tak fest ponawozić, tak? Żeby z tych łąk tych paszy było. Wiadomo, tam przy nowym gospodarstwie, za nowym gospodarstwem, proszę. No posiałem tam ten nawóz, znaczy nawóz, tawę. Ale wiadomo, tamtego jeszcze być może będzie za mało. Więc wiecie, jeszcze tak sobie myślałem odnośnie tej łąki, którą kupiliśmy, że chyba jeszcze jednak po prostu wezmę. Czekajcie, może ja powinien za nasypać, czy może mi starczy te 30 litrów, tam 30 kilo tego nawozu, być może starczy. Dobra. I wiecie, tam może wtedy mi to mniej więcej starczy, bo tam raczej początkowo nie będę szedł w kukurydze. No bo tu się najbardziej skapią na kukurydzach, bo tam będzie zaprowadzony paszowóz właśnie z tym małym case'em internationalem. Ten pewnie pójdzie do paszowozu. No taki jest mniej więcej zamiar, przepraszam. Czy to wypali, no to się okaże, tak? No przetarężowane co pojedziemy, bo wiadomo, to już potarężowane, wszystko jest porobione. Żydko jest też popasowane, połowiane i wyszło mi o 5 kulek mniej niż mówię, czy to 15 kulek mi wyszło. Szczerze myślę, że więcej, no ale tak sobie prześmielę, no to są przecież 5,5 tysiąca. Więc tu się nie ma co dziwić, że jest tylko tyle. No bo teraz policzając, licząc, no to mamy ile? 75, kurwa nie to pojechałem, 75, 15 i 5, ten to ma 7,5, jakieś 80 parę tysięcy litrów, to już nie jest mało. Więc można powiedzieć, że na dwa dni w mojej obłoże tej dużej wystarczy na oskarżenie, tak? To jest dla mnie dużo w tym momencie. Więc no, jest dobrze. Ale myślę, że w przyszłym roku już nie będę się bawił typowo w oblony, po prostu, żeby wykorzystać tą moją ziemię, którą mamy. O Jezu, nie to chciałem. Wykorzystać tą ziemię, będziemy pewnie siać wszędzie, że to na kieszonki po prostu. No, przepraszam, zajebie mi się. No ale wiecie, no też chcę jakoś to mniej więcej fajnie zrobić. Chyba, że naprawdę dużo kukurydzy mi odda w tym roku. No, jeśli mi odda, myślę, też 700-800 tysięcy litrów,
to będzie mi się wiązało z kosztami silosów. Nie ma co się oszukiwać. Muszę pogadać z firmą, która by... Z firmą, no to prawdopodobnie ta firma, która ogarniała mi, proszę Państwa, czekajcie, teraz pojedziemy tu na łąkę, czy tam na łąkę. Pojedziemy na łąki. Myślę, że podjęliśmy ogarnie ma ten temat. Właśnie silosów. Co myślałem się? Tych silosów pewnie firma, która stawiała mi hale. No bo oni są takie fajne chłopaki. Po co nam szukać gdzieś firmy, która może mi krótko mówić, papać robotę. Tak? Może mi robotę, a ja będę później nocniku miał mycie. Czy mówię ręce? Więc oni będą mi to pewnie robić. Tylko dla nich zadzwonić, czy no, zrobili mi to powiedzmy w trybie ekspresowym, jakby to nie było, bo kurwa, jakoś krzywo, no chyba żadantów nie będzie, tak muszą nawożone, nie trudno, ma co płakać. No i tak powiem szczerze, że chyba oni będą mi to robić. Te silosy, no silosy podejrzewam, że takie już po 500 000 litrów, takie silosy pewnie tu wlecą. No i oszukujmy się, ja teraz kieszonki będę potrzebował od Roma. Mimo wszystkiego, wszystkich tutaj przeciwności losu, o której nie dobrałem jeszcze, nie zwracajcie na to uwagi, no bo ja nagrywam trochę, wiecie, w czasie robót munkowych w realu, więc tak jeszcze tego nie ogarnąłem do końca, więc muszę to sobie ogarnąć na niedzielę, tylko sobie nagrywam to w sobotę, więc mamy jeden odcinek więcej do nagrania. Ogólnie, no dzisiaj można powiedzieć, rozpoczęcie roku szkolnego, tak? Teraz przynajmniej szkołę. No, z jednej strony już wakacje minęły. Z drugiej strony rok szkolny też szybko minie. Nie oszukujmy się. No bo zaraz na pewno jakieś święta będą. Więc no, nie będzie tak źle. Uwierzcie mi, nie będzie tak źle. Pewnie lepiej iść do szkoły niż w życiu dorosłym. Łatwiej znaleźć na etacie. Czyli nawet na swoim, jak się mówi, nawet mówi. Ale wiecie, a, czy tak, najlepiej działacie i zarabiacie pieniądze, tak? To macie jeszcze walone, że tak powiem. Walone, że tak powiedziałem, że to by zabrzmiało. No ale macie taki spokój, bo no, zachorujecie, no to nic się zbytnio nie dzieje. I po prostu no jest tak trochę inaczej. No, w życiu realnym, przepraszam, kurwa, bym się myli. W życiu dorosłym już musicie patrzeć na to, że jednak można sobie tak pozwolić na to wszystko, jak właśnie w szkole. Ale to wiadomo. A dzisiaj dopiero przekonam, że szkoła jeszcze nie jest takim złym etapem życia, jak życie dorosłe. Jak się będzie zapierdalać za powiedzmy najniższą krajową i jakoś z tego jeszcze wyżyć, jeszcze mieszkanie kupić i to wszystko i opłaty porobić. Więc ma tak źle. Dobra. To już powiedziałem w szkole, to już nie ma co dążyć tematu. Szkoła się rozpoczęła i abyście wam się dobrze wszystko w szkole udawało, to będzie zajebiście. I tak. Dobra, lecimy się teraz na tą nową łąkę chyba, tak mi się zdaje, chyba że też nie wiem, czy w sumie jest sens tam dawać, bo nie wiem, czy tam kukurydza będzie, znaczy na pewno kukurydza będzie, więc teraz nie wiem, czy jest sens tam dowalać na łozu, nie wiem, czy ona wykorzysta ta łąka. Ale na przykład pojedziemy sobie jeszcze, pojedziemy sobie na tą łąkę i tam sobie rozsiejemy, mam nadzieję, że tutaj te niespełna 300 litrów, 300 kilo mi wystarczy. Tam to możemy troszeczkę lepiej pociągnąć, bo tam to już nie jest taka łąka pod zbiór taki typowy. Wiadomo, to się tam uleci, ale to będzie, powiedziałem, że to będzie wszystko przerobione na łąkę, więc tutaj widać jeszcze te pole na mnie czeka chyba. Nie ukrywam. Fajnie, bo jakby się ogarnęło tę pole jeszcze. Bo tak ogólnie patrzę, że chcę kupić tak, nie ukrywam. To mam kupione, tą łąkę właśnie, co mieliśmy kiedyś w Dzierżawie.
Więc to już jest moja własnościowa łąka. Ja sobie tak zrobię i będziemy cisnąć 13-13 chyba. I teraz możemy trochę pocisnąć trochę bardziej, bo jak wspomniałem, tutaj nie muszę mieć takiej dawki nawozowej pomocnej. Nawet troszeczkę mniej będziemy mieli tego towaru później. Ale mówię, to będzie wszystko niwelowane pod właśnie wspomnianą. To chociaż dobra. Nie, najmniej troszeczkę mniej, bo to nie ma sensu. Już chuj, jak to jest to wykorzystanie, to niech to wykorzystamy w 100% później. Więc tak, tutaj też będzie ciekawa robota, bo trzeba będzie bronę od ciemnika odpiąć, przejechać tutaj broną aktywną i proszę Państwa, no zrobić to tak w miarę porządnie, broną zjechać. Zobaczymy, czy to wypali po prostu, bo ta dawna będzie miękka jeszcze pod to. I później wpaść pługiem, tak? Bo raczej tu bez orkowcem, to raczej ja połączę, to raczej no nie widzę tego. Chociaż też nie mówię, no można próbować, tak, mamy te dwa maszyny, mamy pług, mamy bezorkowca, będziemy mogli sobie to próbować. Co by tu lepiej wychodziło, tak, wszystko to jest zależne, jaki czas nam tu zejdzie po prostu z tą uprawką tutaj, no bo wiadomo, trochę dalej dochodzą, no tego czasu zbytnio też nie ma, wiadomo, maszyny maszynami, ale człowiek sam też nie ma zbytnio czasu przy takiej hodowli. Ale już od maja, tak typowo od maja, a tu nie wiem, dwóch ludzi tutaj na to gospodarstwo. Moje gospodarstwo po prostu do pomocy, czyli tak przy dojeniu tej mniejszej oborze, przy ogarnięciu typowo podsielenia pod krowy, pod byki i ogarnięciu wszystkiego, co związane z bydlakami. Może poza paszowozem, bo troszeczkę to się mogę, będę w sumie bał, ale bo jeśli nowy paszowóz przyjdzie, no to może być nieciekawie, ale zobaczymy. Widzę to na pewno, że mi nawozu nie starczy, co już mnie boli, no ale dobra. Pojedziemy później na wozie jeszcze, dokończę sobie poza odcinkiem tą łąkę, bo jeszcze chcę na ten rzepak grać, to bitnie. Dokończyć i niech to z głowy. Już nie ma tak źle. Chyba, że tutaj na innym stać, na tyle mi stać, na jeszcze jeszcze nie, no bo zobaczymy. Jeszcze tutaj nie jest powiedziane. Tutaj jest bezorkowcem zrobione już pod pszenicę. Też tutaj muszę wpaść tym silnikiem tutaj opierniczyć, bo na odcinku raczej będę chciał owiec. Taki jest zamiar, że będzie owieca. Będę chciał, więc no ja mam cudować, prawdę mówiąc, bo teraz nie chcę was zanudzać, to jest dopiero marzec, a trzeba mi kwiecień, co też będzie od groma się, bo będzie soja, będzie kukurydza, będą trawy, więc no roboty tutaj na lekarstwo, tak powiem, tylko czasu mam. Tak to można powiedzieć, no ale no, trzeba to po prostu zrobić, tak? Trzeba to ogarnąć, jeszcze może połatać sobie po kukurydzy, pod właśnie soję. I trzeba w sumie na jęczmień sobie zasiać, żeby po prostu więcej tego było tej sumy, ale mi się zdaje, że tak jak mam tutaj będę miał owiec, to będę miał pszenicę. Jeszcze mamy żyto bodajże? Czy ja już nie zaglądowałem się w sumie, tak sobie teraz myślę? A chyba nie. A trochę tego mamy. Ale na pewno wiem, że słomy mi starczy, bo tej słomy nie chcę sprzedawać. Tej słomy jeszcze trochę mam w oborze. Znaczy, przepraszam, nie w oborze, tylko w moich stogach. Więc też nie chcę kuciudować. No to żeby nie za dużo było tego z tego. Po prostu. Dobra, tak sobie wiemy, czy nie będzie otwierać. Fajnie, bo 3 baksy, 1,5 to nie poszło teraz. Nawozu na zboże, na łąki. Jeszcze mam tutaj 3,5 tony nawozu, no ale to jeszcze pewnie jakaś długa dawka nawozowa na rzepaki pójdzie. Na rzepaki myślę, że za 2-3 tygodnie, więc myślę, że świetnie tego nie będzie nagrywane. No bo też nie będę bazen z samymi tutaj nawozami, bo to nie ma sensu. Ale wiecie, na najważniejsze uprawy, można powiedzieć, tawy i rzepaki teraz na ten moment, żebyście widzieli,
co i jak to wygląda. Pyk, elegancko. Sobie ładowaczki, będę mógł zaraz odjechać sobie. Pyk. No jest obłoty tutaj. Powiem szczerze, jest taki zapierdziel, że to jest no brzdowo, no ale wiecie, no wozy to jest 4 razy do roku maksymalnie, więc no lat nie 4 razy? Może no, nie 4 razy do roku, nie wiem. Nie dobrze policzyć, ile dokładnie tego jest, ale na pewno dużo tego nie ma. Dobra, teraz pojedziemy sobie może. Nie, może od tamtej mańki. Po tej, a czy chodzi mi bardziej o tą łąkę, o. Czy pole, proszę. Lepakiem. No. No i tutaj lawka. Leci dość fajnie. Szkoda, że nie mogę tego zrobić. Muszę kombinować z jedną opcją, tym się nie osiewać. Żeby po prostu troszeczkę większy wysiew miało tego nawozu, żeby powiedzmy no chociaż te 500 kg na hektar farmingowy, czyli powiedzmy przeliczanie na 4, bo tak mniej więcej idzie, bo no mam 50 hektar na co to jest? To mnie na te 4 liczy, no bo tego tonażu jest troszeczkę więcej niż ten, więc takie 500 kg, żeby był nawozu wychodziło na hektar, to będzie mi się zdaje, że 500? Mniej więcej tona musiałaby wychodzić na hektar, żeby po jakieś 250. A to 800 kg musiałoby wychodzić mi, że pokażę właśnie nawozu, żeby jakoś to miało ręce i nogi. Te lekko pewnie gdzieś tam gdzie niegdzie widzę wychodziły chwasty, ale tam z takimi ilościami to się nie ma co tutaj, proszę Państwa, jeździć. Po prostu nie będzie po prostu jechać od razu z bezpośrednim. A dobra, ja się będę przyjrzał, bo tak 27 minuta jest odcinka, więc szybko leciało. W dzisiejszym odcinku byłoby tyle, tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodobał, też szybko w ogóle rekomendacje, dzięki za oglądanie i trzymajcie się z tego odcinka. Na razie, cześć.